A teraz prędka przerwa na reklamy. A ty, drogi konsumencie, czy masz już swojego kartunkata? Czy masz swojego towarzysza codziennych dni? Nie? Zatem mamy coś specjalnie dla siebie. Przed tobą Cartoon Cat w czterech wersjach. Oto Cartoon Cat, Cartoon Dog, Cartoon Mouse i Cartoon Rabbit. Wszystkie czekają na siebie w naszym sklepie. Śpiesz się, bo okazja trwa do wyczerpania zapasów. Wiecie co, nie muszę chyba ukrywać, że właśnie tak samo czułem się w chwili, gdy po zobaczeniu Cartoon Doga nagle zobaczyłem jakąś Cartoon Mouse czy Cartoon Rabbita. Ba, początkowo byłem im bardzo nieprzychylny. W dzisiejszym filmie poruszymy ponownie temat Cartoon Cata oraz, po raz pierwszy, temat Cartoon Doga. Odpowiemy na pytanie, kim jest jeden i drugi oraz poruszymy wszelkie kwestie z nimi związane. Jeszcze nim zaczniemy, gorąco zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, a także polubienia tego materiału. Tymczasem proszę, rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie odpowiedzi na pytanie, kim jest Cartoon Cat i Cartoon Dog. Dzisiejszy materiał zdecydowałem się podzielić na kilka określonych segmentów. Jednak nie nazwę ich rozdziałami, gdyż żaden z nich nie będzie opowiadać o zgoła innej kwestii związanej z Cartoon Catem. Mimo to każdy segment będzie poruszał zgoła inną kwestię, jednakże wszystkie w ogólnym rozrachunku złożą się na odpowiedź na pytanie, czym tak naprawdę jest Cartoon Cat oraz skąd wzięły się te jego wszystkie pokręcone wersje pokroju Cartoon Doga czy Cartoon Mouse. Zatem w ramach pierwszego segmentu chciałbym powrócić do mojego pierwszego materiału na temat Cartoon Cata, jednocześnie stwierdzając istotny fakt, który jednak przeszedł mi koło nosa w trakcie tworzenia moich dwóch filmów na temat tej postaci. Po pierwsze, chodzi mi tutaj o sam wygląd Cartoon Cata, który zmieniał się z jednej pracy na drugą. Spójrzcie sami. Na początku wygląda niezwykle przyjaźnie, jak powiedzmy maskotka w cyrku, coś na tyle przyjaznego, by małe dziecko mogło zrobić z tym sobie zdjęcie, na pamiątkę, prawda? Jednak wraz z kolejnymi pracami Cartoon Cat począł się zmieniać. Przykładowo na tej pracy znajdując się za pewnym starym budynkiem. Następnie kolejna praca. Gołym okiem widoczna jest oczywista metamorfoza. Zdjęcie wykonane na środku drogi może sugerować znacznie więcej. Teraz kolejna fotografia zrobiona we wnętrzu pewnego budynku. Widzicie, że cały czas coś tutaj się zmienia. Następna fotografia wykonana już za pewnym domem. Z miejsca można stwierdzić, iż od w teorii przyjaznego kiciusia stał się potworem z najgorszych koszmarów. Cyklicznie zmieniał swój wygląd. Fani, zauważywszy to, skierowali się do samego mistrza Hendersona, który w swój jakże nieoczywisty sposób odpowiedział na wszelkie nurtujące ich pytania. Autor stwierdził, iż jest to istota zmiennokształtna. I tutaj mógłbym w nieoczywisty sposób zakończyć ten odcinek, dając wam prawdziwą odpowiedź na tacy do własnej interpretacji. Jednak chciałbym wejść w to jeszcze trochę głębiej. Zapytany na Twitterze Henderson, czy Cartoon Cat jest ciągle zmieniającą się plamą, autor odpowiedział, iż tak. I ma większą kontrolę nad swoim ciałem, niż wynikałoby to z jego opisu. Stąd wzięła się pewna teoria. Ludzie twierdzą, iż jest to istota, która przyszła na nasz świat z zupełnie innego, alternatywnego wymiaru. A pierwszym, co zobaczyła, była postać pochodząca z ikonicznej kreskówki z początku XX wieku. Felix the Cat. Odrażająca kreatura przybrała wygląd właśnie tego, co zobaczyła na tym świecie jako pierwsze. Kreskówkowego kota. Stąd zatem wzięły się tak silne skojarzenia z Bendim u większości z was. Postać Bendiego także była silnie zakorzeniona w tych realiach. Zupełnie jak Cartoon Cat, prawda? Zatem pierwszą kwestię, którą chciałem poruszyć, mamy już obgadaną. Teraz przejdziemy do tej drugiej. Zatem musimy cofnąć się o aż 3 lata wstecz. Szmat czasu, prawda? Pamiętam, jeszcze były to te dni, kiedy nosiłem krótkie włosy. O many, kiedy to było? A dokładniej przynosimy się do 4 sierpnia 2018 roku, kiedy na Instagramie Trevora Hendersona pojawiła się ta fotografia, którą już nieraz widzieliście.
Tak, prezentuje ona w cudzysłowie Cartoon Cata, jednak wielu z was twierdzi, iż jest to Cartoon Dog. I naprawdę na pierwszy rzut oka macie tutaj sporo racji. Struktura tej postaci i jej wygląd przypomina znacznie bardziej psią, głównie patrząc na głowę czy też długi pysk. A także interesującym szczegółem, który charakteryzuje tę istotę tutaj, jest fakt, jakby ręce i nogi były zamienione miejscami. Jakby ręce były w miejscu nóg, a nogi w miejscu rąk. Niedługo później fani stwierdzili, iż Cartoon Dog oraz Cartoon Cat stworzyli coś w rodzaju odrębnego gatunku stworów Hendersona i zostali oni określeni mianem Cartoon Monsters, kreskówkowych potworów. Niedługo później internet poczęły zalewać różnorakie wariacje pokroju Cartoon Mouse albo Cartoon Rabbit, jednak tym dwóm ostatnim nie mam zamiaru poświęcać tutaj więcej czasu. Są to rzeczy stworzone zwyczajnie przez fanów, a Henderson nigdy o nich nie wspomniał i myślę, że to całkiem dobrze. Osobiście jestem zdania, iż dość mocno psują tę postać. Za przykład właśnie takiego zmarnowanego potencjału, właśnie zniszczonej postaci z creepypasty czy horroru, mogę podać Slendermana, który wręcz zmasakrowany został tymi wszystkimi pastami typu Tiki Tobi, Proxy Slendermana, czy ta jego pseudorodzinka, bracia i tak dalej. Naprawdę myślę, że to w głównej mierze przyczyniło się do jego upadku, chociaż mimo wszystko sam nie zestarzał się aż tak źle. Zatem skąd wziął się Cartoon Dog? Czy jest odrębną postacią, czy może Cartoon Catem we własnej osobie, jedynie w innej formie? Niestety jest to pytanie, na które odpowiedzi nie zna sam autor, Trevor Henderson. Ponieważ wyobraźcie sobie, że pewnego dnia Trevor Henderson wstał sobie, otworzył Twittera i ostatecznie stwierdził, iż Cartoon Cat oraz Cartoon Dog to dwie odrębne istoty tego samego gatunku. Sprawa zamknięta, dziękuję za oglądanie, no ale jednak nie. Po jakiś czas później pojawiła się lista stworzeń kanonicznych stworzonych przez samego Hendersona. Tuż obok imienia Cartoon Dog znajduje się znak zapytania. Co może to sugerować? Otóż sam autor nie wie, czy Cartoon Dog jest istotą kanoniczną do tworzonego przez jego uniwersum, czy nie. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Znowu. I żeby nie było, zanim zacząłem szukać dalej, napisałem swoją własną teorię na temat Cartoon Doga, ale po przeczytaniu wspomnianych wcześniej słów, sam do siebie powiedziałem, kim do cholery jest ten Cartoon Dog. Ale żeby nie zostawić was kompletnie z niczym, chciałem zaprezentować wam teorię. Być może w pewnych punktach będzie istotna, być może będzie nawet gdzieniegdzie prawdziwa, gdyż tak, kiedyś stworzyłem teorię na temat Big Charlie'ego, The Lamb oraz Lil Nuggeta, a Trevor Henderson jakieś 2 tygodnie później ją potwierdził. Naprawdę, niesamowite. Czułem się jak młody bóg. Początkowo byłem zdania, iż Cartoon Dog to jedynie wczesna wersja Cartoon Cata. Otóż gumiasta kreatura, która przyszła na Ziemię ze swojego wymiaru, po zobaczeniu Feliksa przeistoczyła się właśnie w niego. Jednak nie była jeszcze na tyle silna, być może podróż ją zmęczyła czy coś, w wyniku czego istota rozpadła się i zaczęła wyglądać właśnie w ten sposób. Wówczas osoba, która jest autorem tego zdjęcia, została pożarta przez Cartoon Cata, w wyniku czego ten otrzymał nową moc. Otrzymał siłę, energię, dzięki której mógł na nowo przybrać formę, którą właśnie przybrać chciał. Stając się zarazem Cartoon Catem, a wraz z popełnieniem kolejnych zbrodni, począł odkrywać w sobie swoje stare oblicze, pochodzące jeszcze z poprzedniego wymiaru, w którym żył dużo wcześniej. Z czasem stał się tym przerażającym monstrum, którego każdy z nas by się bał, a nie przyjaznym kotkiem albo jego osłabioną wersją. Wiecie, Henderson stwierdził kiedyś, iż Cartoon Cata charakteryzuje nieludzkie okrucieństwo. W odpowiedzi na pytanie, czy Cartoon Cat jest mordercą, czy zabija, Henderson stwierdził, iż każdego roku ludzie znikają, w oczywisty sposób mówiąc nam, iż raczej tak. Być może właśnie nimi Cartoon Cat się żywi. Niegdyś twórca stwierdził także, iż Cartoon Cat jest tym najpotężniejszym, najokrutniejszym i najniebezpieczniejszym, jakiego stworzył. Niedługo później powstał Man with the Upside Down Face i wraz z nim narodziła się teza, iż to właśnie człowiek o odwróconej twarzy jest najpotężniejszym bytem stworzonym przez Hendersona, lecz prędko autor znegował to, ponownie na sam szczyt, stawiając Cartoon Cata. Warto tu też wspomnieć o tym, iż Cartoon Cat jest kimś w rodzaju Boga. Ja osobiście nazywam go fałszywym Bogiem. Jednak to temat nie na dziś. Jeżeli chcecie posłuchać o tym w znacznie szerszej postaci, to napiszcie mi o tym w komentarzu, a możliwe, że w przyszłym tygodniu opowiem wam o bogach. Fałszywych
i prawdziwych. O Ojcu, Synu i Duchu Świętym, a także o tym złym. Jeżeli chcecie, już w przyszłym tygodniu pojawi się historia bogów świata Trevora Hendersona. Jednak jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to odsyłam do mojego filmu na temat postaci Good Boy, gdzie wspomniałem o tym w trochę szerszej postaci. Jeżeli będziecie zainteresowani, już niedługo przeanalizujemy ten mit. Podsumowując, Cartoon Dog to dosyć dziwne zjawisko, jakby nie patrzeć. Z jednej strony na pierwszy rzut oka widać, że żadnego Cartoon Doga nie ma. Z drugiej strony, po zagłębieniu się w ten temat, możesz stwierdzić, iż to ta sama istota. Nagle zatrzymuje cię autor, mówiąc, że przecież Cartoon Dog cały czas tutaj jest, że mamy do czynienia z dwoma odrębnymi postaciami, po czym odchodzi, jednak chwilę później wraca, mówiąc, że nie jest zdecydowany i nie wie, czy Cartoon Dog jest kanoniczny i czy należy brać go na poważnie. Sprawa Cartoon Doga to naprawdę dziwny punkt w całym uniwersum Hendersona. Na początku analizujesz całość, po czym stawiasz tezę, której konsekwentnie się trzymasz. Jesteś pewien jej prawdziwości, jednak nagle zauważasz ten jeden szczegół, który gryzie się z postawioną przez ciebie myślą. Nagle wszystko się wali, a ty pozostajesz z niczym. Myślę, że jest to idealne podsumowanie tej postaci. Taki dziwny wybryk natury. Wiecie, niektórzy mówią, że żyjemy w symulacji, przez co gdzieniegdzie pojawiają się dziwne błędy rzeczywistości. Przykładowo, ja jestem takim błędem. I być może Cartoon Dog także na kim jest, tyle że w tym uniwersum stworzonym przez Hendersona. Dobra, wiecie co, zdejmijmy już te czapki z folii z głów i powiedzmy jasno. Według mnie Cartoon Doga powinniśmy traktować trochę jak Megahorna albo Wielką Matkę. Jako takie niekanoniczne, interesujące ciekawostki, które jednak nie mają większego przełożenia na świat tworzony przez Hendersona. A nie zdecydowanie autora oraz jego nieoczywiste odpowiedzi, myślę, że powinniśmy jak najbardziej uszanować, bo to jego sztuka i jego twory. Jeżeli nam się to nie podoba, stwórzmy własną. Sztuka i twórczość jest po to, by o niej rozmawiać, by poruszać jej tematy, dyskutować i stawiać różne opinie, różne teorie i tym podobne. Tak samo jest z Hendersonem. Myślę, że to wręcz podrażnikowy przykład dobrego artysty, którego prace nigdy nie mają oczywistego znaczenia. Część może twierdzić, iż jest ono nieskazitelnie czyste, natomiast inni dostrzegą w nim punkty, które sprawią, iż zobaczą to dzieło pod znacznie innym kątem. Moi drodzy, to właśnie jest piękno sztuki. To właśnie piękno twórczości i za to wszyscy powinniśmy ją kochać. A tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję za jego oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę zostaw pod nim kciuka w górę oraz zasubskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś tutaj nowy. Zapoznaj się z moimi poprzednimi materiałami, a także wyczekuj tych następnych. Jeżeli chcesz mi jeszcze dorwać gdzieś coś kiedyś w internecie, to serdecznie zapraszam na jego Instagrama, Snapchata, Twittera, także na mój serwer Discord, gdzie to możesz popisać z wieloma cudownymi osobami oraz ze mną. A jeżeli podoba Ci się to, co robię w internecie, to śmiało możesz wykupić wspierającego tego kanału i w jakiś sposób mieć wpływ na mój kanał. Moi drodzy, to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Mówi do Was Mondar, trzymajcie się ciepło, dobrej nocy, dobrego dnia, cześć!